zobaczę, są, bo oni pracy, zioło lecznictwo i ludzie, którzy na przykład na raka są chorzy, to jest też taka pociecha, bo dla nich to może być jakiś tam jedyny ratunek też. Ratunek, że Pan Jezus Chrystus pomoże. Ale tak, no, Żydzi już do Pana Jezusa nie idą, bo tak, ja sama nie wiem, jaką oni mają filozofię, ale coś tu się nie zgadza, bo skoro Jezus był Żydem, a oni też, no to przecież oni go nie przyjęli, oni go zabili. I teraz oni się tłumaczą, że oni są święci. No to ja nie wiem, czy to, że oni zabili Jezusa Świętego, to oni są święci? Czyli, że masło maślane, jak Państwo sami wiecie. Dobrze. Oni mieli zawsze jakieś takie wyjście, że to nie był ten, który miał przyjść, że to wcale nie był Jezus Chrystus, że to nie był że to był oszust, co niemożliwe, bo przecież wiadomo, że Jezus przyszedł zgodnie z proroctwem. Jezus Chrystus przyszedł zgodnie z proroctwem. No. Także proszę Państwa, oboni fratr. No. Klasztor. Teraz tak, tu jakiś telefon do mnie dzwonił. Mogłabym odebrać, ale już nie odbierałam tego, bo właściwie to kręcę film, w sensie dla potrzeb radia Conchita. No i kręcę, samo się kręci. Centrum Radio